Siema. Wróciłem właśnie z treningu i pierwszy raz w życiu zrobiłem coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem. A było to to, że przed treningiem puściłem sobie na słuchawkach muzykę, taki 3-minutowy fajny kawałek i wyobrażałem sobie, jak pójdzie mi trening, co będę podczas niego robił. To, że jak wejdę na salę, to od razu przywitam się z każdym, to, że nie będę się bał żadnych ciosów, że będę pewien siebie i że każdy cios będzie dobrze siadał. Że będę mieć dobrą kondycję, że będę mieć siłę, że się nie poddam i że będę miał tą odwagę, żeby dalej walczyć. I wiesz, co się stało? Właśnie to się stało. Dokładnie to, o czym mówię. Wszedłem, od razu byłem pewien siebie. Ta muzyka połączona z tą wizualizacją tego, co się stanie, świetnie zadziałała. Nie bałem się ciosów. Pierwszy raz tak się stało, że nie zamykałem oczów podczas tego, kiedy dostawałem albo kiedy miałem się obronić albo coś takiego. Tylko byłem pewien siebie i dobrze poszedł mi właśnie trening dzięki temu. Jeszcze sobie podczas tej wizualizacji pomyślałem o tym, że jeżeli poczuję się źle jakby po treningu pod względem cardio, to sobie zrobię bieżnię albo airbike. No i tak się właśnie stało. Poszedłem na bieżnię i zrobiłem kilometr. To właśnie wszystko dzięki temu, że nastawiłem swoją głowę, swój mózg na to, że będę mieć siłę i energię, że to, żeby ten mózg myślał o tym, co chce. I tak się właśnie stało. Dlatego zachęcam Cię, żebyś zrobił to samo. I to też może się tyczyć wszystkiego, co chcesz. Na przykład, masz trudny egzamin zaraz i zamiast nie myśleć o niczym i iść na niego, puść sobie jakąś muzykę naprawdę na słuchawkach, jakąkolwiek, którą naprawdę lubisz, najlepiej bez słów, i wyobraź sobie, jak Ci to pójdzie. Wejdziesz na salę, pewien siebie, zaczniesz pisać i że wszystko pójdzie Ci dobrze, nie będziesz się stresował, pomyśl sobie, jakie zadania nawet mogą być. Tak samo może być o wszystkim. Idziesz z kimś na dwór i się stresujesz. I wyobrażasz sobie, co będziesz robił. Przywitasz się pewien siebie. Pójdziesz zrobić coś. Inne takie rzeczy. I to jest naprawdę niesamowite, jak to działa. Więc polecam Ci właśnie, żebyś chociaż jeden raz dziennie, przynajmniej jeden raz dziennie, wyobraził sobie to, co będziesz zaraz robił. Najczęściej jest to trudna rzecz. I naprawdę przejdziesz przez nią tak, jak sobie to wyobraziłeś. Jeżeli mi nie wierzysz, naprawdę zrób to i napisz mi w komentarzu, jak poszło. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania mojego kanału, bo więcej takich ważnych, ciekawych informacji i o rad życiowych. Mam też serwer Discord, gdzie jest nas więcej, gdzie każdy z nas ma mniej więcej takie same wartości i możemy się podzielić różnymi rzeczami. Tym, co Cię interesuje, tym, co mnie interesuje i tym, co obaj wiemy, dzięki czemu razem możemy się lepiej rozwijać. Zatem pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.